Siema, Darek. Siema. Słuchaj, sprawa jest, pamiętasz, że gadałeś mi o orce? No pamiętam. Przyjechałbyś? No mógłbym wpaść. Pasuje, żebyś tak przyjechał, Wadymircem, piątki, piątki nie bierz, bo tak duże pola nie ma, masz jakieś pługi. No mam coś tam. Dobra, to przyjedź, bo orkę trzeba zrobić, nie? Dobra. Dobra, to trzymaj się, cześć. No cześć. Dobra. Gdzie jest Pipciu? Jepcio! Jepcio! Co tam kurwa w lesie, dziwko? Grzybów? O, idzie w koszuli brankarskiej. Może na bramce będzie bronił? Chodź, co odcinek robisz? Idzie. Chodź, to idziemy odcinek nagrywać, brankarska koszula. Spoko, byś śpię w lesie. Bo co, po co ty śpisz w lesie, jak w dom masz? Nie, w domu nie, w ogóle nie idź mi z domu. Chodź! Idziemy odcinek gry, trzeba orkę robić. Orkę? No, chodź, koszula brankarska. To dobra, pójdę. Dawaj. Ta koszula to z PRL-u? Słuchaj, kupiłem za na liczy. Za parę groszy. No, mi się bardzo podoba, słuchaj, jakieś może też taką kupię sobie. Znajdziesz jakiś fajny ten? Na Oliksie, jakieś ogłoszenie? A skąd ty pieniądze takie weźmiesz? Gdzie na stać? A słuchaj, to za 15 zł pewnie kupiłeś taką. Ale ja dam duńskie ten pieniądze. Duńskie dałem. No, słuchaj, aż tak ona jest wyszyta. Słuchaj, skór. Skór, kurwa, ja wolę skaczek, bo skór śmierdzi, kurwa, jak diabli. Dobra, także cześć, witajcie, witam wszystkich bardzo serdecznie, oczywiście w kolejnym odcinku z tej strony Mietek. Dzisiaj ze mną jest tutaj Pipciu. Cześć, witajcie. No, także witam was w kolejnym odcinku, tutaj jest bracia polskiej farmy. Pipciu, który to jest odcinek? No, 12. No, także w 12 odcinku. Jak słyszeliście na początku odcinka, wykonałem sobie telefon tutaj do pana Darka, że przyjechał tutaj na orkę, bo dzisiaj oczywiście robimy sobie orkę. Tutaj jak widzicie stoi już Massey Ferguson 255 po naszej poprzednim odcinku, po zamianie u niego. Tutaj oczywiście z widłami. Zobaczymy dzisiaj pierwsze testy, zamiana elegancka, mam nadzieję, że mi się to na plus zwróci się, no. Bo oczywiście jeszcze 4000 mamy, jesteśmy na plus, bo nam dopłacił za 55, także dzisiaj nam przyjeżdża tutaj pomóc z Wadymircem, mam nadzieję, że przyjedzie. Bo powinien przyjechać, bo sami nie będziemy robić polu. I Pipciu, słuchaj. No, jak? No tak. Dzisiaj robimy orkę, tylko jedna sprawa. Jaka? Ten łańcuch, który tutaj jest, nie? No. To on nam się przyda z tego względu, że tam bardzo dużo błota jest, dalej popadało. No. Taki jesień, to wiesz, no bo to jest taka pora jesienna i wiesz, i pada deszcz i tam jest błoto, nie? No, to może tak. O, kurwa, to dawaj, to... jedzie długi. Dawaj, długi, zajeżdżaj to, koszula brankarska z PRL-u. Zajadę srany! Nawet srany tutaj, dobra, stój! Kurwa, nie pokaczkaj, bo potem jak się wyszyję bez koszulę brękarską? Dobra, paki pugi mama. Dobra, słuchaj, siema. Siema. Sprawa jest dzisiaj, wiesz, orkę dzisiaj robimy, nie? Dobra, możemy coś tam podziałać. Słuchaj, jakieś kasy byś chciał? Może jakąś flaszkę, coś tam pogadamy jakoś tam, czy nie? Bardziej pieniądze, wiesz. Bardziej pieniądze, słuchaj. Ja bym wolał... Pieniądze. Co? Pióra może dałem mu na skaczki. Słuchaj, ja bym bardziej wolał tego, słuchaj, bardziej flaszkę, bo z tego względu, że słuchaj, pieniędzy zbytnio też tam nie mam. Ale ja za to mam ten. Co masz? Flaszkę, ale pieniędzy nie mam. Słuchaj, to ja ci mogę dać flaszkę z tego względu, że my pędzimy na kaczkach. Aha. Wiesz, po prostu z mięsa, nie? Jak z mięsa, no. Bo już w beczce, kurwa, wykisisz. No, także nie wiem, czy jesteś właśnie zainteresowany tą ofertą. Jeżeli nie, no to po prostu odjedź i do domu jechać, nie? No tak średnio w sumie. No nie wiem, czy kiedyś pijesz w ogóle skaczki Bimber. No nigdy. Nie pijesz skaczki Bimber? O, tam się kisi nigdy. Chyba w tym. No bo właśnie, no bo chodź, chodź, ty, po, no, pokażę chodź, ci. Chodź, pokaż, no chodź, chodź, pokażę. No tutaj, o, widzisz, o, to mamy tutaj, o, w tych beczkach, nie? Ale w których? W tych czerwonych? Tak, w tych czerwonych, tak, Pipciu, chyba tutaj, nie? No, słuchaj, było benzyna, to wyciśliliśmy. A w tych po mleku co tam macie? W tych po mleku to mamy kres właśnie skaczek. Aha. No i to taki bawnik, bardziej tam zawsze dodajemy, wiesz? Aha, do koszuli. Tak, do koszuli. Bo wiesz, słuchaj, ty wiesz, może Pipciu taką jeszcze by załatwił może taką koszulę, bo nie wiem, może ty masz w domu taką typową z PRL-u, taką bramkarską. A, taka bramkarska. No. A nie wiem. Bo ja mam taką w sumie bramkarską, że można na bramce w niej stać. Masz? A rękawiczki no masz? Do świni? Co? Rękawiczki też mam takie i też można w nich na bramce stać. Buty też ci mogę sprzedać jak chcesz. A słuchaj, bo te buty to takie bardziej pasują mi meszty. Meszty? Meszty, pasowały właśnie takie meszty, bo potem sobie do lasu drzewo robić. No dobra, to mam. Masz? Dobra. Ale na bramkę też mogą być w razie czego.
Dobra, to może być, to pasuje, No. pasuje. Dobra, bo my tak gadamy, gadamy i nie powiedziałem widzom ile łapy w górę. Może ty, Darek, No powiesz. właśnie. A, 1500. O kurwa, dobra, widzowie, 1500 łapy w górę, kolejny odcinek z panem Darkiem ze serii Bracia Polskiej Farmie. Oj, nie wiem, czy wam to się uda, w poprzednim odcinku prawie wam się udało, 1400, ale ten odcinek mam nadzieję, że będzie chyba lepszy tutaj do obejrzenia, także myślę, że tutaj dobijecie te 1500 łapy w górę. Lecimy teraz po 17 tysięcy subskrypcji, dzięki wam za wbicie tutaj 16 tysięcy subskrypcji, kiedy wbiliśmy to w piątek na livestreamie. Także dzięki, lecimy teraz do końca tygodnia, nie wiem, czy nam się uda. Jest to możliwe do wykonania. Do następnego, do końca tygodnia dobijamy 17 tysięcy subskrypcji, także dla was tutaj taki jakby challenge. Hashtag tutaj myślę, widzowie. Ja wiem. Koszula. Koszula? Będzie, nie? A ja mam jeszcze pytanie. No. A pod tym wiaderkiem to co trzymacie? Koguta? A to zgnity leży. Chcieliśmy na goniówki tak, wrzucić, ale coś tam chyba jest. Nie ma czasu. Tam nic nie ma. Jest. Aha, no dobra. Tak, tam jest właśnie, znita kura, znita kura, wiesz. No dobra, to bierzemy się za robotę. Dobra, to bierzemy się, widzowie, za robotę. Słuchaj, panie tutaj Darku, sprawa jest taka, że ja to bym musiał chyba... Weź otwórz mi tego haka. Ci drzwi otwieram. Nie te, otwórz mi tamte drzwi. Które? Tam, no tak, tam muszę wyjechać, bo tam pługi dwójki są do tego. A w ogóle małe pługi mieć jakieś w ogóle? Jak my to będziemy to... No, słuchaj, no, ja trójki mam, wiesz gdzie? Tam trójki mam w tej stodole, a tutaj są dwójki pod 30 twoją. Jak to ale tu nie ma? One są za tym, za tym poznaniakiem. To tak właśnie, wszystko muszę tutaj tego teraz odjechać, nie? Słuchaj. I jeszcze brony są też, oho, oho. Miecze możemy tu dzignąć, to nawet dużo nie waży, ile może z 50 gira waży, co? Gruziańskie. A co? To nie wiem, czy wy to podniesiecie. Ja bym spróbował, no, można spróbować. Nie podniesiałem miecza tego. Za ciężkie. Chyba, że z tyłu tam z tyłu otworzycie, to jakoś tam tyłem wjadę. Dacie? Ale, słuchaj, obrócone teraz są. Tak teraz zrobię. A, to nic nie zrobimy, albo dobra. Albo je obrócimy, obrócimy je. Damy ale radę. Haka nie ma ośmińskiego odblokowanego. Miecia. Dobra, to ja tutaj zajadę, dobra, weź mi to podepnij. Uda. Dobra. Musimy to wszystko powyciągać chyba. A, powyciągamy i tak się potem przyda, bo to brony będziemy mieć w sumie. Poczekaj, to ja może ten zabiorę. Te brony. Czy nie? Nie, bo ty to masz podpięte teraz tego punktu, nie będziesz tego, czekaj. A, no dobra. Kurwa, postawiłeś na środku tego wademilca. Czekaj, poli... ja odjadę trochę. A poliwa masz? Ruskie czy jakieś? Mam, polskie? Mam. Polskie? Polskie? Chińskie. Chyba flaki nie wypluje miecia chyba polu. Tylko, że tego, Darek, przyszykuj się na to oczywiście, weź mi tutaj od tego odczep. Dobra. Przyszykuj się na to, że tutaj są dosyć takie ziemie, bardzo, ci powiedzieć, twarde i tutaj jest glina, nie? Także czwarta klasa, myślę, i deszcz popadł, także tutaj możesz, tutaj mogą być czasem błoto, nie? Może zabijać. Dobra, tak. Zobaczymy. Także tutaj czasem może dzisiaj zabijać, nie? Bo deszcz chyba popadł miecza, mi się zdaje. No, dzisiaj. No. Dobra, w nocy. To co, będziesz chciał tego? Słuchaj, ten bimber skaczek. No możesz dać. Tylko, że wiesz, to dzisiaj wypijemy, jak się będzie po prostu czyścić, nie? Wiesz, o co chodzi, by ci się chciało srać, to oczywiście mamy tam kibel, nie? Bo z tego. No widziałem, widziałem tam za domem, no. Jest tam. No, co tam? Gdzie masz obciążniki? Widzowie, no? Jakby co, bo pewnie już tutaj zauważyliście na wstępie tego materiału, że brak tutaj obciążników, Massey i Ferguson. Tak, nie ma z tego względu, że my nie potrzebujemy tych obciążników, więc żeśmy je po prostu odkręcili, żeśmy je zdjęli i tam daliśmy do stodoły, bo mi to jest niepotrzebne, jeżeli będzie gdzieś tam potrzebne do jakichś większych tam prac polowych. Ale no takie ciężkie rzeczy to wtedy możemy założyć. No, wiesz? Wtedy sobie założymy, dobra, możesz odepiąć. No, jak teraz? Już czypiesz? O, no, dobra, ja nawet nie wiedziałem. Dobra, to ja zaczepiam te pługi. Te pługi ci powiem, że to będzie do ciebie, nie? Po 30. Słuchaj, najpierw trzeba by było tu 30 zapiąć do pługa dwójki. To nie, to chociaż to odjadę tym. Jak chcesz to może zaczepić, to na pozłużę mi to. No to odczepić. Właśnie wiem. Dobra, to weź tam podczepisz mi to. Tego haka. Wszystko z Darka? Używana stoi miecza. Coś miecza kogoś szykować. Jakieś pole może. Podziemiaki? Tylko na razie pola nie mamy, trzeba na rolnika, wiesz, jakieś dotacje wziąć może. No. Panie Darko, co pan tam robi, zagląda z winkla na żuka? No, nie. To może kupić może chce.
Gdzie by ci to postawić? Bo tam łyżkę musisz odczepić. Dobra, ja ci to postawię, tak o tutaj do tyłu cofnę. Słuchaj, tego tura trzeba odczepić, bo boi mi zawazu do rania, co nie? Dobra, to ja ci to odczepię. Dobra, to czekaj, zgasimy na razie. Dobra, ma safe Kruguson. Powiem ci, że zajebiście chodzi. Fajny dźwięk tutaj silnika. Widać, że on chodzi, na obroty wchodzi. Że go nie muli, wiesz, chodzi, że go nie muli, nie? No, zajebiście chodzi, zajebiście. Dobra, weź to przyczepę odczep z wężami. Ale tutaj odczepi, co? Ta, no. Uważ, jakie buch. Tak jakiś wystaje. No, hydrauliczny. Dobra, i teraz tego tura, bo ten tur tak ci nie będzie potrzebny. Panie Darku! Co pan tam zagląda z winkla? Ta nie mam nawet po co zaglądać. Tuka, no może jakieś części zebrać mam, bo coś może. Dobra. Cyk. Ja nie mogę. Dobrze było. Ale ja patrz, co się ześlizga, patrz. Aha, dobra, to czekaj, to czepię. Dobra, czepić, gitara. Teraz tak o. To ja ci to odczepię, te. To odczep, czekaj, tego Maseja może od razu odczepię odcinka już. A? Dobra. Ja odjadę tym ty, szałajem. To ja poczepię do 30, tam się otworzy. Weź tam, panie Darku, otwórz do stodoły. Po co to wierzę? To nie, bo to miejsca nie ma, widzisz? Gdzie? Ta kucia jest satynarna. No właśnie, sanitarna kucia tu jest. Straszny. Czekaj, to tak się zanurzyło, patrz. Jeszcze podjedź. Dobrze było. Jak to ty dzisiaj na kierunek gra? Cały czas? Chcę się otworzyć. Tam to stodoły. Dobra, dawaj. Dobre, dobrze, dobra. Nie będę gasił na razie, niech schodzi sobie. Dobra, otwieraj tam, bo tam mam te chyba trójki tam stoją, te wiśniowe, nie? Jest, jest. Podjeżdżę miecia. Czekaj, bo ty kurwa walnęłeś tego, Budmirca, Darka. Ty miecia fajnie, zabij sobie, fakta masz ślisko z tyłu. To ty oplendeka, nie? To jest tak bardziej, wiesz, jak będę na przykład orał gnój, żeby tutaj nie rzucało, bo rozrzucał gnój, wiesz, żeby do kabiny mi nie wpadało, nie? Wiesz o co chodzi, czekaj, się to otworzy z tyłu tak tego. Opcja. Jeszcze? Jeszcze, jeszcze. Jeszcze, 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 dobra. Jeszcze Grega stoi nawet. Dobra, to dawaj za mną, jadę pierwszy. Dawać poligon. Tak jak mówię, to trzeba tutaj po prostu uważać, bo tam deszcz popadał. A wiecie, teraz jest tak, zbliżamy się do wiosny już, także to jest taka pogoda, gdzie tak się zdarza, nie? Czego by rzucam je? Jedziecie? Jedziemy. Rura. Chyba, ale głupo. O, pan Darek jedzie Władimircem? Władimircem? Ty macie sobie rady, panowie, tam? Ja. Halo, halo. Halo, halo, halo. Dobra, działa. Dobra, teraz zobaczymy, kto wyjedzie. Mamy problem, czego mi na pompie nie podnosi do góry? Siłownika brakuje? Nie wiem właśnie. Patrz. Jak nie mogę podnieść tego. O, ter podniosłem dopiero. Ty, szała ter idzie na 100 obrotach, chłopie, pak chodzi. Ale mi dogania, patrz. Mam więcej koni pod maską? Tak ci powiem, że Władimir jest lepszy. Moim zdaniem. Panie, dane techniczne ma takie same, bo to są porównywalne dane techniczne, nie? Sprawdź tego szaja, czy w ogóle w polu był dobry. Dobra, to co, ja zaczynam orkę chyba, nie? No, pasowałoby zacząć już powoli. Dobra, to jedziemy. Nie no, szałajem wiesz, ile jadę? 12 na godzinę. 12? Ale ty prawie pół pola prawie wziąłeś, patrz ile metrów wziąłeś, 2 metry nawet wziąłeś szerokość. Panie Darku. Co ja panu powiem, że pan teraz był uczciwy, pan nie wziął do mnie bubla żadnego. Szałaj chodzi świetnie. Aha, no no. O nie, coś tutaj. Czekaj, bo tu skrzypi ten wpadku mieka. Co się dzieje? Tego chyba mógł chyba być. Tak średnio bierze, ale dobra. Może rzucać go tam jedzie. Łe! Jak to jedziemy? Czekaj, bo to błoto jest. O kurwa, to hamulce dobre, nie wiem. Środkiem, czy... Tak średnio bierze ten pług. Tak raz bierze, raz nie. A ty stary, jedziesz pół dnia. Jedziesz pół dnia. Czekaj właśnie, bo ja nawet nie wiem, czy to podjechać teraz. Pasowałoby. Czekaj, albo od środka zaczął, by wtedy bruzda by była lepsza, albo w koło jeździć. A w ogóle bierze coś? Dobra, ja pojadę tędy, ale nie wiem, czy ja tam przyjadę, bo tam to bagno jest, dobra. Nie wiem, czy właśnie przejedziecie, nie? I nie przyjechać. Ty wiecie, tego wapna zostało jeszcze coś, czy wszystko nie poszło? Nie, cofnij się tył, ja jadę teraz pieszo. Dobra, czekaj, no. Najpierw wiecie ty, żeby przywaga trochę była. Powiem ci, trochę klasa jest. Dobra, jadę! Co jest? Pokażcie! Co się dzieje?
Nie możesz ruszyć! Ryczkasz w miejscu! Co to się dzieje? Panie Darku, co to się dzieje? Panie Darku, co pan robi? To jest punkt zagonowy! Ja jadę! Ale to jest punkt zagonowy, halo! Tak by robił jechu! Znaczy cię może trochę. O ci pierdziele! Samolcu nie, tu ma, ty... tam nie zjeżdżaj, nie, czekaj, ja tak spróbuję wjechać. Ty się cofnij do tyłu. Panie Darku! Co tam cię? Pan, o dobra. Puszczaj! Tu się potem zrobi poprzeczniaka, tak nie da rady, dobra, czekaj, to będziemy tak jechać. Wiecie, co by było wjechać. Tak, tak nie jedź, tak Darek nie jedź, bo to jest punkt zagonowy, to się jedzie w koło, nie? Jo tam do lasu. Jedzie w krzaki! Jo tam do lasu pojechał. Do lasu pojechał, grzyby zbierać. No, dobra. Teraz idzie elegancko. Tylko to uważajcie na to ten, na to bagno tutaj co jest, nie? Idę w górę i... O kurwa, nawet zachyliło trochę na tej bruzdach. Jakoś, jakoś w miarę idzie to. No. Kurde, jak mi rzut na tym miecia. Szałaj na pewno obrotach idzie. Ej, kurwa, brzakak prawie wylądował, ten Darek. Dobra. Jak miecia idę, to jest kurde teraz za bardzo. Jak ty przyjechałeś? Panie. Dobry napęd. Ty, co ten pan Darek robi to? Nie wiem, coś kurwa czyni, nie wiem. Jedziesz ty w Wadymirce? Jadę. No właśnie widzę, że jedziesz, jakbyś nie mógł. Rzuca go trochę. Ty, idzie robota. Powiem ci, na 3 zastawę to idzie, jeszcze mam tylko 2 pola na razie, mamy. Miecia, bo myślimy o jakichś polach, może coś jeszcze dokupimy, to miecia tam jeszcze jakieś mieć mamy, coś o co? Tak, coś tam pewnie zakupimy, jakieś pola, na pewno, bo tu tylko 2 pola mamy. Coś miecia, musimy myśleć o obozach jakichś, kurde, bo tu już. Coś trzeba, jakieś krowy, coś tam, wiesz, tylko... Ty jak on przyjechał, ty Wadymierce, tam? No tam by się tak upierniczyło, tak tym wapnem. Wapnem? U mnie właśnie nie jest wapnem. Patrz, cały przód ma wolony tego wapna, cały ten, kabiny, wszystko. Nie wiem. Blachę, no, kurde, tak miecia to się leje, to wszystkie biegi chodzą w ogóle, jeszcze coś? Czy nic? O miecia. Kurde. Miecia. Czekaj, próbuję wyjechać, czekaj, mu się zapadłem. Idą? Ty, pak idzie, paka moc. Pa, co się dzieje, człowieku, krzała idzie. Co idzie? Wiedz, co ryczka. To się zapadnie zaraz. Chyba nie da rady. Ten jedzie. Darek jedzie, kurwa. Nie no. Idzie szalaj, testowałem go, wiesz? Może, dobra. Jak tu testowałem jego tak. Moc, jak to chodzi, nie? Ty, ale da się zaorać tą... to było to. Zajebiście, że to działa, że można to zaorać. Ja sobie to drzwi jeszcze jedno otworzę. Ale jak w realu jakby było, to byś nie dał rady za bardzo. Co nie? Ciasto by było, jak mieszałbyś krzak. Panowie! Ale po tym... Dusi! Po tym ściernisku idzie jakoś, co nie? O kurwa, miecia coś, ten szałaj słaby jest! No koniec, kaput, stój! Tak, normalnie jadę po tym bagnie. Ty to ma jakieś koły, ten dał ci, ten Darek. Patrz. Co jest, kurwa? A sadza idzie z komina, a nie może jechać. O co tu chodzi? Dobra, stój! Wszystko się ubrudziło normalnie. Patrz, tu ci ubrudzony jest, Darek. Pan stoi tym Wadymircem. O, nie wyjadę. Co pan strzedł do jakiś bubel? To w ogóle mocy nie ma. Proszę pokazać. Co mam ci pokazać? No patrz, coś się wielko stało, nie mogę wjechać. Proszę spróbować nawet. Co nie... No nie idzie. Coś tam idzie, o. O, dobra, dawaj. Elegancko, dobra. Ty jesteś szpecem, widzę. Czyli mój sprzęt. Właśnie, widzę, że twój sprzęt. Ty, a ta 55 testowałeś w polu? Jeszcze nie. To wiesz, musisz potestować, nie? Bo to wiesz, że trochę cię mogę wszedzić jakiś bubel. A skończyłeś swoje żniwa tam? Bo tam zostawiłeś chyba na dziku chyba. No już nie czułem właśnie, skończyłem. Dobrze, a sprasowałeś? Tak. Szybko. U nas jeszcze miecze mają, patrz, na wioskach tutaj. Przytrzymają, nie wiem na co oni czekają. No u nas na wiosce jeszcze niektórzy nie wykosili, właśnie nie wiem na co oni czekają w ogóle, może dziko zostawili. Ja trochę słabo siada, bo trzeba było ten założyć z tyłu. Dlaczego pani Darko pan rzuca tak na Apollo? No nie rzuca. No jak słyszę, aż tutaj ma i słychać stąd. Że pana kierownica lata, Wadymircu. Może to kręcić jakoś jakimś śrubokrętem? Nie. Czy nie trzeba? Chyba nie. Nie, to dobra. Aż, miecze, co tam się upierniczył, pak, wzbaca. Widzisz, półki mi się. Kurwa. Widzisz? Tobie też. Czekaj, bo tu rzuca. O, ci tu nie możesz rzucać. Jak tu znowu sprzęt prawie. A, idzie.
Nie no, testuję moc tego szałaja, nie? Jak tu idzie. Patrz, ja na maje 30 przyjeżdżam przez to, chłopie. Ja nie mogę. Ty to jakoś tak... Nie, usykałabyś mnie normalnie. Nie no, orka idzie we. Fajna tekstura mam generalnie, nie wiem jak u was jest. U mnie taka trochę inna tekstura jest tutaj orki. U mnie to takie po staremu jest. Zmienione na w ogóle. No jest, ciężka orka panowie tutaj, ciężka orka. Ciężka orka? Idzie. Chyba... Puderywka chyba nie jest. Nie, no to ciężka orka. Rozówka jedziesz. Patrz, dobraś, widzisz bagno. Ale krzywo jest, tutaj gwiaby to ramy. Panowie. Tak, na prostowach teraz, ale nie na prostowie. Takie pole jest nawet krzywe. No trochę pole też jest właśnie krzywe takie, więc tego się nie da zrobić inaczej. Czy by było ku drogi tam, wiesz, też zorać, lepsze by było, żeby mi się zacząć tam. Nie wiem. Ty, ale w trzy osoby to szybko bardzo idzie. Pole upływa bardzo szybko. Co ten Rysiek, ten Darek tam robi? No właśnie chciałem tutaj po to poprawić, ale nie idzie. Tam grzeby. Muli? No, trochę. Muszę naokoło. Panie Darku, gdzie pan pojechał tam? Panie Darku! Pan tam tędy nie jedzie, bo to nie moje pole jest. Dobra, dobra. O, ja tutaj to błoto jeszcze przejadę. Dobra. Tutaj trochę tak to zostało. O, coś się nie da. Ale moment. Pan tam podereguje tym Apollo Creed'em. Na pewno założę. 4-4 do Władka. To jest, dobra, poszło. Bardzo tam ci będzie. Ło, jak rzuca! Ale to jest dziwne, że miecze taki bardzo się zrobiły, że taki spadł, że to tak deszcz polał? Upadł miecze? A jak, co ty myślałaś? Trzeba poprawić, bo to tragicznie mi to ramy, panowie. Trochę krzywa, ale tamta strona jest dobra. Tylko tutaj ta strona jakaś taka kurwa dziwna jest. A miecze tylko skwarki ten, ora, mniejsze. Właśnie widzę, bo ma punkt dwójkę, ty też masz punkt dwójkę, ja mam trójkę, troszkę to szybciej robota wtedy idzie. Darka i zamówili, to bym trochę nam zeszło te pole, co nie? No, no, troszkę, no samemu to troszkę dłuższe by zeszło, bo to wiadomo, nie? Myślę, to ile? To z, no, z 2 hektary jest chyba może więcej, co nie? Nie no, 2 hektary nie ma, co ty? Nie ma? Tak gdzie? Tak w realu człowieku taki hektar musi ten... Oraz kurwa, wiesz ile? 4 godziny. No to Badimircem tak, no to słuchaj, dwójkę z kibówka, no to tak. Tak najbardziej, zgadza się. Ale czy z kibówką by ci nie poszło, może właśnie mi się zdaje, nie ma szans. Zależy od gleby, co nie mieć, a? To zależy jakie pługi, jaka gleba. I takie te gruziąskie, albo bumety. Na trzy śruby. No właśnie, to zależy jakie pługi, bo to wiesz, każda inna rama, tutaj waga tych pługów i w ogóle to wszystko, nie? No tak, też tak. Lewo to przejechałem, nie możliwe, że ty ma i ty przyjeżdżasz, chłopie. Patrz. Normalnie idzie, normalnie. Ja się mogę znowu zamienić czyje, teraz możesz jechać czołajmy, mogę czyje skojechać. Czekaj, tutaj przyjadę jeszcze. To masz. Mi to normalnie idzie, to tobie coś tam, nie wiem, upony łyse masz, albo nie wiem. Chyba, że ja się przyjadę Władimircem tego, daj mi tego, Darek, to. Ja się przyjadę twoim Władimircem, gdy idzie. Może wykupię tego Władimirca? Ty chłopie, jak ten Władimirc idzie. Teraz idzie? Tylko 50% tego idzie, kopię silnika u niego. Czekaj. Oj, tam robią. Nie, fajnie się jedzie Władimircem. Ty mi idzie dopiero, kurwa, bieg hasztuje fest. No obroty wchodzi od razu. I się podoba tym mieczem na bytek. Zamianka. Tu ten szałaj? O, tak. Fajnie, opłacało się za 4000, jeszcze mamy na przodu, jesteśmy. Tak. O, teraz. Ogień. To co tam robi ten Dark? Jedzie ten 30 umie jeździć w ogóle? Tylko właśnie uważaj pani Darko na tego, na naszą 30, bo to jest nówka sztunkiel. Jaka nówka? Nówka, bo kupowaliśmy dawno, wiesz. Tak mi dużo używana też nie była jakoś. Idź. Dobra. Nie no, idzie fest po tych, po tym bagnie. Bagnie idzie tobie, ale czekaj. Czekaj, żebyś tu nie zapadł miecia. Będzie sranda. Nie no, na luzie myślę. Czekaj, to było. Co ty gadasz? O kurwa, ale rzuca. Dobre jest. Czekaj, bo to poprzeczek chciałem zrobić. Dobra. Ale rzuca, chłopie. Co tam? Ty powiedz, że ten człowieku Władimir ma lepszą moc niż tego. Na 30. Może promocie robi. Gdzie on tam do lasu pojechał?
Dobre jadma. Ten po ziemi ciągnie. Jedziesz nie da. Panowie, co wy robicie? Jak wy to oracie? Tragicznie to wygląda. A czy szpece orają? Po co ty i cofasz? To stój! Kurwa, do lasu pojechał. Zaraz mi 30 rozwalić. Zaraz topa będzie. Jedź! A ja, tak przybawię, patrz. Jezu, co on robi z tym szałajem? Cestuje jak, ile jako mozba. Czekam, bo jadę. Jadę. Jedź, no to oraj tu. Dobra, idzie. Powiem ci, ma jad dobry, co ty gadasz, że ma słaby? Ty tak, taki kierowca był. To taki kierowca taki był. Nie panowie, bo ja wjechać nie mogę. Jaka sranda. O kurwa. Całkiem wpadł. Nawet nie gadaj. Na Polinę trzeba iść. Po coś to jechał. Sorry, hamulce nie. Ty, co teraz zrobił? Jechać do przodu czy jak? Nie wiem teraz, jak tam pojedziesz, no szana, to w ten pojedziesz. Co tu zrosi mu? Buraki cukrowe miecia. To czekaj, ja próbuję jakoś może tak na ostro skręcić, nie? Nie wiem, może się uda, spróbuj. Ja w te krzaki. O kurwa. Ja. Co? To dobrze jest. Próbuję jakoś do tyłu wyjechać, nie wiem czy to idzie. Dobra, jedzie. Do tyłu ma dobrze. Patrz, to mi szła ja wziął. Kurwa, jak poszedł, pogonił. Kurwa, daj, że wpada na dół. Ole palnik idzie. No ja tam wyjechać nie mogę pod tę górę. No ty modzisz w ogóle. Wyjechać nie mogę. O, co nie ma? Jadę. Dobra. To ty testuję tego, jego Władimierca. No nie będziesz kupował od jego zamiankę, kurwa, jakąś robią zębną. Nie, nie płaca się, Władimierca nie. Spoko jest, ale to nie. Jakoś tak to nie dla mnie. Jak tak patrzę, że jakiś taki niewytrzymały za bardzo nie jest. Ja to poprawiam te wszystkie, wiesz, tutaj, nie? Ale mieli, bo to od kół się leci, leci. Drzwi zahaczy. O, raj by drzwi urwał. Z korzeniami. Ty, ja tego doraź nie mogę. Co ty, ryś, tego, słuchaj, Darek, dałeś mi jakiś bubel. Stamtąd wziąłeś. Pugi stare, z dwóch lat. Odjedź stamtąd. Jakiś pugi dałeś mi stare z dwóch lat. No patrz, nie idzie. Masz, Petru, rób to. Takie zielone ma? Nie pojechać moim szalem tam do rowów. PRL-u może ma miecza, pługi. Jakby się robiło miecza konnym, co nie? No dobra, mi się tak starczy chyba. Stój! Uuuuj, ale kury podarło do góry. Dobra, tutaj to jeszcze poprawimy odoramy. Nie, ładna, fajna, powiem ci, tekstura fajna mam taką, bo jest inna wgrałem, nie? Ty pewnie masz też inną, ja mam też inną, wiesz. Ja mam taką zwykłą, taką oryginalną z, no, z farminga 19. No jak widzę. Ale trochę. Ty, a tamto następne pole zostawiam na live'a, czy jakoś, czy może następny odcinek jakiś, jeszcze możemy coś zrobić fajnego? Pomyślimy widzowie, jak to zrobić na następne pole, myślę jednym. Ja tak mówię. No tak ma to tutaj 30 minut. Nie wiem. Nie wiem. Deje. Dobra. Myślałem, widać, że jakaś topa będzie, jednak nic nie masz, to nie w topie, to elegancko. To pole jakieś takie, kurde, układ inny ma, no nie wiem, że to tak... Myślałem, błota było tyle, ale coś to słabo, coś to. Widać, ciągniki bardzo mocne. Ciągniki takie mocne? Ciągniki bardzo mocne. Zależy od pola, od gleby zależy. Co nie? Też. No. Zależy jaka tam jest gleba. Bo tam gleba na pewno jest gorsza niż tutaj chyba może być. Dobra, wejdźcie to podjedźcie tutaj, się zrobi jeszcze screenshot potem. O, to się poprawi wszystko i będzie elegancko. O, to przy podnosie. Dobra, dawaj tutaj staniemy sobie, oj, się pożegnamy. Czekaj, bo coś ten czyni dalej. Ale bombowca. Nie, no Władimir, fajny. Chodź tutaj do tyłu. Chodź tutaj do tyłu. No, elegancko. Co ty robisz, panie Darku? Jeszcze tutaj. W jednym miejscu. Dawaj, tak, ten, dawaj ten Apollo. On wszystkie majaki ten musi ten poprawić. Patrz, go rzuca. Jezu, co on robi z tym szałajem, go zakatuje go zaraz. Podnosi go. On by widział mieć. A co widzisz, robi? On to chopie robi. Dobra, stój.
Dobra, stój! Stój! Dobra, no. Miałem dzisiaj fryzurę zajebistą, mam uszygniętu. No, a cię uścigli. No, jak? I w PRL-u? Także widzowie, jeżeli wam się oczywiście odcinek się podobał, stawcie tutaj łapeczkę w górę. Mam nadzieję, że dobijecie 1500 łapek. Aczkolwiek nie wiem, czy jest to możliwe. Ale spróbujcie dobić 1500 łapek w górę. Hashtag... Kosz... nie... Bo. Tak, koszula. Hashtag koszula w komentarzu, oczywiście mam przy tym serduszko. Pamiętajcie tutaj o subskrypcji na kanale, bo lecimy do końca tego tygodnia po 17 tysięcy subów. Także kto nie subskrybuje kanał, to oczywiście nie zasubskrybuje kanał. Dzisiaj ze mną był tutaj pan Dary w koszuli z PRL-u. Do zobaczenia. Oraz ościągnięty ptak. No i oczywiście Pipciu. Ok, zobaczenia w następnych odcinkach. Także mordeczki, trzymajcie się do kolejnego materiału. Cześć!